Spotkanie prezesów największych firm polskich i zagranicznych to jest spotkanie na poziomie Rady Ministrów, czy też globalnego rządu, bo dzisiaj globalne korporacje zarządzają największym kapitałem, jaki obraca się w globalnym świecie, a zatem tego typu spotkania myślę mają dwa znaczenia. Po pierwsze tradycyjnie networkingowe, budujące relacje, budujące kontakty, ale drugie to przede wszystkim budujące pole odpowiedzialności, bo dzisiaj prowadzenie tego typu biznesu nie jest tylko, nie powinno być podstawowym celem takich prezesów i oni sobie teraz częściej z tego zdają sprawę, zwłaszcza w świetle ostatnich globalnych kryzysów. Dzięki takim spotkaniom my, Polska, mamy szansę po raz kolejny opowiedzieć historię naszego sukcesu ostatnich 20 ponad lat.